Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny opublikował podstawowe dane dotyczące zjawisk gospodarczych w trzecim kwartale tego roku. Spełniają się te prognozy, o których miałem okazję wielokrotnie mówić także z sejmowej mównicy. Wzrost PKB za trzeci kwartał wynosi tylko 1,4%. A za pierwszy kwartał wynosił 3,6. Zatem mamy ostry zjazd w dół z 3,6 do 1,4%. I przesądzone jest, że już niebawem osiągniemy zero. Pytanie, które będzie wtedy najbardziej istotne, to takie, kiedy od zera się odbijemy. Niewątpliwie, jeżeli będzie stosowana ta praktyka gospodarcza, która ma miejsce, a więc niedocenianie czynników wzrostu gospodarczego, zamrażanie wielkich środków na kontach funduszu pracy. W tej chwili to jest 7 miliardów złotych, które nie służą ożywieniu gospodarczemu. Jeżeli będzie lansowany program, że trzeba podnosić opodatkowanie, żeby zmniejszać deficyt i budżet, deficyt i dług publiczny, to polska gospodarka będzie coraz bardziej się kurczyć i będziemy coraz częściej słyszeli o bardzo modnym procesie, który jest przez rząd określany jako spowolnienie, proces spowolnienia gospodarczego. Otóż pragnę Państwu przypomnieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wielokrotnie przedstawiał propozycję uruchamiania czynników wzrostu. Robiliśmy to na specjalnej prezentacji jakiś czas temu. Mówimy o tym przy różnych okazjach. No i praktyka potwierdza, że mamy rację. To jasne, że jeśli spada tempo PKB, to również potęgują się kłopoty na rynku pracy. Inaczej być nie może. Aby przybywało nowych miejsc pracy, musielibyśmy rozwijać się minimum na poziomie 3% produktu krajowego brutto. Zatem wyniki za trzeci kwartał to jest kolejny bardzo poważny znak ostrzegawczy dla strategów, którzy w rządzie decydują o rodzaju polityki gospodarczej. Jeżeli ta strategia nie ulegnie zmianie, to będzie tylko gorzej. Będzie również gorzej na rynku pracy, będzie przybywać Polaków, którzy nie będą mogli podjąć pracy. I druga kwestia, którą rozwinie za chwilę pan dr Szewko. Otóż jesteśmy w bardzo trudnym momencie negocjacji o nowej perspektywie budżetowej. Pan premier Tusk, przedstawiciele polskiego rządu zabiegają w Brukseli o to, żeby nasz kraj otrzymał jak najwięcej środków. A jednocześnie, zgodnie z raportem, który został wczoraj opublikowany przez Komisję Europejską, Polska jest liderem w zaleganiu wprowadzania rozmaitych dyrektyw Unii Europejskiej i to w bardzo newralgicznych dziedzinach życia, jak na przykład energetyka czy transport. W stosunku do nas rozpoczęła się już procedura w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Na jednej z niedawnych konferencji prasowych mówiliśmy o trzech przypadkach, gdzie Polska może być ukarana i to może być ukarana bardzo dotkliwie. Łączny koszt tych kar może wynosić tyle, ile całkowite zadłużenie Centrum Zdrowia Dziecka. To, że jesteśmy niechlubnym liderem rankingu niewykonanych dyrektyw unijnych, bardzo osłabia naszą pozycję negocjacyjną i zapewne zostanie wykorzystane na kolejnym szczycie Unii Europejskiej przeciwko niektórym naszym postulatom. Argumentacja będzie prosta. Jak możecie domagać się coraz większych pieniędzy, skoro nie wdrażacie w życie dyrektyw unijnych i nie wykorzystujecie środków,
którymi już dysponujecie albo moglibyście dysponować. Najpierw zobaczcie, jakie tutaj macie zaległości, a potem bijcie się o nowe pieniądze. To jest bardzo poważna sytuacja i po raz kolejny zwracamy się do rządu, żeby rzecz potraktował z należytą powagą. Szanowni Państwo, ranking opublikowany, właśnie raport opublikowany przez Komisję Europejską wskazuje wyraźnie, że Polska nie tylko nie wdrożyła w tej chwili już 5 dyrektyw z dziedziny infrastruktury, ale również w tych dziedzinach, w których wdrażała dyrektywy, opóźnienia w ich wdrażaniu w stosunku do obowiązku wynikającego z terminów ustawowych, terminów dyrektyw, co jednymi z najdłuższych w Europie. W tej chwili tylko i wyłącznie Irlandia nas uprzedza w tym niechlubnym rankingu. Mówimy o dyrektywach, które dotyczą kluczowych dla polskich starań budżetowych kwestiach, czyli mówimy o dyrektywach dziedziny infrastruktury, dokładnie z transportu, oraz o 3 dyrektywach energetycznych. Dyrektywy energetyczne przez Polskę niewdrażane mają już chyba wartość muzealną, dlatego, ponieważ to jest najdłużej niewdrażane przez Polskę chyba prawo w historii, a ilość wersji, które nie trafiają do parlamentu, tylko są konsultowane społecznie przez rząd, przekracza już chyba 15 bądź 16. My w związku z tym w poczuciu odpowiedzialności za państwo pomożemy rządowi i w związku z tym w poniedziałek na konferencji w Gdyni zaprezentujemy własny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, bo właśnie to jest jeden z tych elementów prawa energetycznego, którego rząd nie jest w stanie z siebie wydać już ponad 2 lata. Jeżeli Komisja Europejska tylko w tej sprawie również nas pozwie do Trybunału, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to tylko za tą dyrektywę możemy otrzymywać nawet 1 000 000 złotych kary dziennie. Pozostałe w tej chwili sumują się w około 800 tysięcy dziennie, to o które już nas do tej pory pozwano. Także jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, również o dziennikarzach, to w poniedziałek przedstawimy pierwszy z pakietu energetycznego. Rząd widocznie albo nie ma motywacji, albo nie radzi sobie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, złożył dla nas w naszej polskiej własne projekty ustaw, pomagając rządowi, ewidentnie.